No i po prostu wzięli i dzwonili mnie z tej firmy. Trochę tak na swoje własne życzenie, nie? No w ogóle. Mieli tam fatalną stołówkę, obrzydliwe. Śmierdziało kalafiorem pomieszaną z kapustą. Nie jadłem, nie miałem wyboru, nie? Ale całe szczęście w nowej firmie było dużo lepiej. Tam poznałeś Markę, prawda? Nie. To znaczy tak. Tak, tam poznałem Magdę, bo pracowała razem ze mną w dziale PR-u. No, ale poznaliśmy się na papierosie. Jak na papierosie? Normalnie. Dużo wtedy pracowałem. Miałem dużo stresu, dużo paliłem. Zszedłem na dół. Ona tam akurat stała, nie? Poprosiła mnie o zapalniczkę. Przedstawiła się. Powiedziała, że się nazywa Magda. Ja jej na to, że jestem Karol. Karol Kozłowski. A ona na to... Miło mi, Karol. Chyba się w tobie zakochałam. Absurd, nie? Chyba się w tobie zakochałam. Naprawdę tak powiedziała. No i zaczęło się, no. Kwiatki, spacery, długie rozmowy, rozmowy o niczym, rozmowy o wszystkim. W końcu... Bang! Pierwszy pocałunek. Big love. Big love. Tak. Co to jest big love dla ciebie? Kurczę, no... Robimy razem wszystko. Jesteśmy jak taka świetna drużyna. Jak Bonnie i Clyde. Świetnie się dogadujemy w każdej kwestii. Powiedz mi, co się macie. Ale chyba już opowiedziałem, nie? Ale jaka była? Ona jest przede wszystkim piękna. Potrafi mnie rozbawić. Nawet jak mam najgorszy dzień w życiu, to ona tak popatrzy się na mnie, uśmiechnie i od razu świat staje się lepszy. No. Ona jest wspaniałym słuchaczem. Zawsze ciebie wysłucha. Mnie wysłucha przede wszystkim. Spontaniczna, uśmiechnięta. No. A, i świetnie jeździ autem. Nie miałem w życiu wiele związków, raczej jakieś przelotne znajomości. Tym razem wciągnąłem się. Mega. Ja wiem, że ona jest jedyna. Ona jest niepowtarzalna. To jest moja kochana Madzia. I co? Nie mieliście żadnych spięć? Spięcia. Spięcia to mają ludzie, którzy się ze sobą nie dogadują. A my z Magdą się dogadujemy świetnie, okej? Okay? Dużo rozmawiamy. Rozmawiamy o wszystkim. Rozmawiamy o niczym. Że marzeniem każdego faceta jest, żeby znalazł sobie kobietę, z którą się świetnie dogaduje, prawda? Co lubicie robić? Wszystko lubimy robić. Wszystko. Zależy o co pan pyta. Mamy dużo wspólnych zainteresowań. Jedzenie, sztuka, sport. Ale szczerze to najbardziej lubimy chyba tak pójść w ostry melanż. A wiesz, zapomnieć o Bożym świecie. Poszaleć trochę, no, ze znajomymi. Mamy fajnych znajomych zresztą. Dajemy sobie dużo przestrzeni. Liczy się jednak, wiesz, że jesteśmy ja i ona. Jest świetna impreza. Jest bardzo otwarta do ludzi, co mi absolutnie nie przeszkadza. Jej też nie. Nigdy nie byłeś zazdrosny. Zazdrosny? Dlaczego miałbym być zazdrosny? Ja uwielbiam patrzeć, jak ona się dobrze bawi, okej? Okay? Zna granice i umiar we wszystkim.
To może ja przesadzam, okej. Okay. Ale ona nie, ona jest wspaniała, ona jest wyrozumiała, ona jest kochaną osobą. Chcę się jej oświadczyć. Myślę, że budujemy idealny związek.